tak, żeby było Wam wygodnie. Łapki połóżcie na żebrach. Trzy głębokie wdechy z długim wydechem. Próbujemy maksymalnie zwolnić oddech i zastanowić się, gdzie czujemy najwięcej spięcia. Głęboki wdech, tu. Spróbujcie wyrzucić cały ten pierdolnik, który macie w głowie. To po prostu znika na te 15 minut. Teraz głowa idzie na prawe ucho z wydechem. Z wdechem wraca na lewe ucho. Z wydechem. Z wdechem wraca. Jeszcze raz powoli głowa sobie opada. Ramię przeciwne się nie odrywa. Wraca. Jeszcze dwa. Ostatni. Zostawcie teraz głowę na prawym uchu, a lewą rękę spróbujcie wyciągnąć w przestrzeń. Szeroko palce, mocno aktywna ręka. Głowa ciągnie w jedną stronę, łapka ciągnie w drugą. Jeszcze trzy. Dwa. Ostatnie. Z wydechem puszczamy napięcie w ręce. Czujemy, jak ręka twardo, jak ręka mocno, ciężko opada sobie na matę. Zmieniamy stronę. To samo. Głowa i druga ręka. Na początku przyklejamy cały bark i ucho do maty i próbujemy sięgnąć coś, co jest bardzo daleko. Jeszcze sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. I ciężka ręka sobie spada. Spróbujcie poczuć chwilę bark. Rękę na podłodze. Głowa sobie wraca do centrum. Ramiona się zamykają, tak jakbyśmy chcieli jeden i drugi bark zbliżyć do siebie. I z wydechem klata się otwiera. Jeszcze raz głęboki wdech. Ściągnij ramiona do siebie. Z wydechem klata się otwiera. Dodajemy do tego głowę. I jak zamykamy ramiona, zamykamy głowę, ściskamy mocno zęby. I z długim wydechem puść całą górę. Jeszcze raz głęboki wdech. Mocno zamknij się w ramionach, ściśnij zęby. Z długim wydechem odłóż ramiona, odłóż klatkę, odłóż głowę. Delikatnie otwórz usta, zrelaksuj szczękę. Teraz dziewczyny, miednicę podwijamy na siebie. I pozwalamy jej opaść tak, żeby się oderwały lędźwie. I jeszcze raz podciągnij miednicę na siebie. Pozwól jej opaść tak, żeby oderwały się lędźwie. Jeszcze cztery. Opuść. Trzy. O. Dwa. Opuść. Ostatni.
I teraz podnosimy palce u stóp i próbujemy je maksymalnie rozczapiżyć, tak żeby zrobić między palcami u stóp jak najwięcej miejsca. I wyluzujcie stopę. Jeszcze raz mocno naciągamy palce u stóp i wyluzowujemy stopę. Jeszcze trzy. Naciągnij. Z wydechem luźniutko. Dwa. Z wydechem luźno. Bardzo. Ostatni. Pobujaj teraz na wewnętrzną, na zewnętrzną część stóp. Kolana się łączą. O. Łączą. Oddalają. Za każdym razem kolana idą trochę dalej. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Za ostatnim razem całkiem maksymalnie próbujemy otworzyć biodra, pobujać chwilę miednicą, przód, tył. Jeszcze trzy. Dwa. Ostatni. Prawy koniec biodra w górę. Lewy koniec biodra w górę. Prawy koniec biodra w górę. Lewy. Jeszcze trzy. Dwa. Ostatni. Odłóż dwa bioderka. Powinno się zrobić trochę luźniej. Połóż sobie ręce na brzuchu. I teraz głęboki wdech. Z długim wydechem czujesz, jak biodra i brzuch się luzuje. Puszczamy napięcie. Głęboki wdech. Tu. Głęboki wdech. Długi wydech. Ostatni raz. Z wydechem. Powoli łączymy nogi. Wracamy, przyklejamy stopy do podłogi. Teraz jeden kolec biodrowy górę. Drugi kolec biodrowy góra. Kolana lecą trochę na prawą. Trochę na lewą stronę. Ramiona są przyklejone. Za każdym razem trochę wyżej. Jeszcze sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Kolana spadają na prawo. Lewy bark się nie odrywa. Możemy rozłożyć łapki. Patrzymy za przeciwną ręką. Głęboki wdech. Długi wydech. Z wydechem próbujemy wyluzować plecy. Jeszcze raz. Głęboki wdech. Długi wydech. Skup się na tym, co czujesz w plecach. Ostatni raz. Z wydechem. I teraz. Lewa ręka robi duże koło. Jakbyśmy chciały coś bardzo mocno złapać w dal i się przeciągnąć, to idzie do prawej. I teraz jeszcze raz mocno, 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 dużym kołem wracam. I jeszcze raz zamknij łapki, mocno się rozciągnij. I wróć. Kolana powoli się podnoszą przez ten drób. Na drugą stronę. Popatrz na drugą rękę.
I znowu przykleń przeciwny bark. Głęboki wdech. Długi wydech. Głęboki wdech. Długi wydech. Ostatni raz. Łapka dużym kołem, jakbyśmy chciały jak najwięcej przestrzeni zabrać. I druga strona tak samo. Zabierz jak najwięcej przestrzeni. Przeciągnij się. Jeszcze raz. I wróć. Teraz wyciągamy proste nogi. Ręce idą wzdłuż ciała. Weźcie głęboki wdech i spróbujcie go na trzy przytrzymać. Tak, żeby nie robić od razu wydechu. Możemy sobie zamknąć oczy. Przytrzymujemy chwilę wdech. Głęboki wdech. Przytrzymaj na trzy. Dwa. Ostatni. Długi wydech. Teraz połóż sobie łapki na żebra. I tak jakbyś chciała jak najbardziej swoim oddechem rozepchać ręce. Głęboki wdech. Przytrzymaj na cztery. Trzy. Dwa. Długi wydech. Ręce się schodzą. Jeszcze z głęboki wdech. Przytrzymaj. Długi wydech. Teraz z głębokim wdechem robimy mocny puent. Tak jakbyśmy chciały dotknąć palcami u stóp podłogi. Przytrzymujemy to napięcie w stopach i powietrze na trzy. Głęboki wdech. Napnij stopy, zrób puent. Przytrzymaj na cztery. Trzy. Dwa. Z długim wydechem wydech i rozluźnij stopy. Teraz z głębokim wdechem ściśnij mocno nogi, naciśnij jednym kolanem na drugi. Głęboki wdech. Przyciśnij kolano do siebie. Przytrzymaj powietrze na cztery. Trzy. Dwa. Z długim wydechem poczuj, jak nogi są zrelaksowane. Teraz z głębokim wdechem mocno zaciskamy pośladek. Głęboki wdech. Zaciśnij poślady, przytrzymaj napięcie i wdech na cztery. Trzy. Dwa. Z długim wydechem puść napięcie. Teraz z głębokim wdechem odklejamy lędźwia od maty. Głęboki wdech. Zrób jak najwięcej miejsca między dolnym odcinkiem pleców a matą. Przytrzymaj na 4. 3. 2. Ostatni. Z długim wydechem puść napięcie w plecach. Teraz z głębokim wdechem próbujemy napompować brzuch. Tak jakbyśmy chcieli wziąć ten wdech do brzucha. Głęboki wdech. Napompuj brzuch, przytrzymaj powietrze na 4, 3, 2, z długim wydechem brzuch się robi miękki. Teraz połóżcie łapki wzdłuż siebie. Z głębokim wdechem przyciskamy jedną łopatkę do drugiej, tak jak przy pajączku. Chcemy odkleić maksymalnie łopatki od maty. Głęboki wdech. Przyciskamy, odklejamy łopatki, przytrzymaj na 4, 3, 2, z długim wydechem puść napięcia z łopatek. Teraz z głębokim wdechem próbujemy napompować klatę, tak jakbyśmy chciały wziąć wdech do klatki piersiowej. Głęboki wdech. Przytrzymaj powietrze w płucach. Na 4, 3, 2, z długim wydechem rozluźnij klatkę. Teraz z głębokim wdechem przyciągamy ramiona do uszu, tak jakbyś chciał zrobić maksymalnie krótką szyję. Głęboki wdech.
Przyciągnij ramiona do uszu, przytrzymaj. Cztery, trzy, dwa. Z długim wydechem poczuj, jak ramiona się wyluzowują. Z głębokim wdechem broda idzie do mostka. Głęboki wdech. Napnij mięśnie szyi, przytrzymaj. Cztery, trzy, dwa. Z długim wydechem puść napięcie z szyi. Poczuj, jak szyja jest luźna. Z głębokim wdechem zadzieramy jak najbardziej za siebie brodę. Głęboki wdech. Broda idzie maksymalnie w sufit. Przytrzymaj na cztery, trzy, dwa. Z długim wydechem głowa wraca na miejsce, poczuj, jak kark się wyluzowuje. Teraz z głębokim wdechem mocno ściskamy zęby. Głęboki wdech. Ściskamy zęby. Przytrzymaj na cztery, trzy, dwa. Ostatni. Z długim wydechem puść policzki. Teraz z głębokim wdechem przyciśnij łokcie do boków ciała, napnij ramiona. Głęboki wdech. Przyciśnij, przytrzymaj na cztery, trzy, dwa. Z długim wydechem puść ramiona. Teraz z głębokim wdechem ściśnij mocno dłonie. Przytrzymaj wdech na cztery, trzy, dwa. Z długim wydechem rozluźnij łapki. Teraz z głębokim wdechem zadzieramy stopy do podłogi, ściskamy kolana, ściskamy poślad, odklejamy lędźwia, barki do uszu, ściśnij pięści. Przytrzymaj na cztery, trzy, dwa. Z długim wydechem poczuj, jak całe ciało się luzuje. I możecie już pójść spać, ale jak będziecie gotowi, otwieramy oczy.